Siemano, siemano, wstęp już widzieliście, więc będzie na temat tej zagłębiarki. Ale nie będę pokazywał wam żadnego unboxingu ani opisów technicznych, bo nie o tym mowa, internet jest tego pełny, są instrukcje, są PDF-y, są różne inne strony, które podają dane techniczne. Będzie dzisiaj o tym, że Festol też się psuje. Ale nie zepsuł się silnik, nie zepsuła się tarcza, bo tarcza się nie psuje, tylko się zużywa, ewentualnie pęka. Będzie o tym, że nie tnie mi prosto, nie mam kąta 90 stopni. Ciężko w internetach doszukać się sposobu regulacji. Festol się tutaj ładnie zabezpieczył i gdzieś nie za bardzo chyba pokazuje, bo w instrukcji się nie doczytałem, chyba że po prostu za szybko tą instrukcję gdzieś przeleciałem i nie widziałem. Pokażę wam dzisiaj, w jaki sposób wyregulować ten kąt 90 stopni. U mnie, jak widzieliście, tutaj z boku leży blat, który musiałem skleić. Nie mam równiarki, nie mam specjalistycznych przyrządów, więc muszę sobie jakoś radzić. Więc poradziłem sobie w troszkę inny sposób. Okazało się, że blat sklejony będę jutro na nowo rozcinał i będę go sklejał jeszcze raz ze względu na to, że odchyłkę kąta w tej pile przy ustawieniu na tak zwane zero, gdzie płaszczyzna pozioma do płaszczyzny ciętej wychodzi nam, powinna nam w teorii wychodzić 90 stopni, u mnie wyszło 90 stopni i 4 dziesiąte stopnia oczywiście. I o ile przy pojedynczym cięciu te 4 dziesiąte stopnia nie będzie miało kompletnie żadnego wpływu na cięty materiał, to w przypadku klejenia w taki sposób blatu, jak ja mam tutaj teraz w ściskach, ma i to ogromny. A jaki? To już wam pokazuję. Ok, mam przyłożoną poziomicę do mojego blatu. No i teraz zobaczcie, o czym mówię. Zobaczcie sobie na szczelinę pomiędzy blatem a samą poziomicą. Tutaj w zasadzie najładniej widać. Sorry, że kamera się tak trzęsie, ale to teraz z ręki wszystko. Jeżeli poziomicę przyłożę do tego szerszego blatu, no to ok. Jeżeli będę chciał wsadzić karteczkę, to mam tutaj dowód, ona nigdzie mi tutaj nie wchodzi. Przesunę kawałek tutaj, żeby było na całej tej. Zresztą zobaczcie, tak się to ma. Także blat idzie do rozcięcia i będę działał z następnym klejeniem. To teraz, blat już widzieliście. Widzieliście, w jaki sposób został sklejony, jak go dopiero zauważyłem, jak już go skleiłem, że mi się to wszystko podniosło. Nie przypuszczałem, że ta maszyna może się rozregulować. No ale tak to już bywa. Przechodzimy do zasadniczego punktu programu. W jaki sposób tą maszynę wyregulować i wyregulować ją w prosty sposób, bez żadnych pomocy naukowych, pomocy specjalistycznych. Będzie nam potrzebne nożyczki, karteczki, potrzebny śrubokręt z tak zwaną gwiazdką, gwiazdka T25, duży płaski śrubokręt. Ważne jest, żeby był szeroki tutaj, nie musi być taki długi, tak zwany daleko od roboty, bo ja akurat nie taki mam i taki wykorzystałem. No i przydałby się jakiś precyzyjny kątomierz. Wiem, to jest PowerFix z Lidla. Możecie sobie zobaczyć ten kątomierz. Sprawdzałem ten kątomierz na płytki wzorcowe Johanssona. Jeżeli nie wiecie, co to są płytki Johanssona, odsyłam do lektury. Sprawdziłem go i ten kątomierz działa. I cóż, i
troszkę pogrzebałem w tej maszynie i okazało się, że jedne maszyny mają w tym miejscu po poluzowaniu tutaj i tutaj mają śrubki regulacyjne. Bodajże poprzedni model, bo to jest model, jak widzicie, TS55R EBQ, a TS55 ma prawdopodobnie tutaj, z tego co filmiki oglądałem, to tutaj gdzieś właśnie ma takie dwie śrubki regulacyjne, a ta maszyna już tutaj tego nie ma. Na początku myślałem, że gdzieś w tym miejscu tutaj będzie jakaś śruba regulacyjna, zresztą tutaj nawet jest otwór, powinno być widać tutaj, o, no nie za bardzo, jakoś tak ciemno widzę, chyba że wy widzicie, ale to nie to. Okazuje się, że po otwarciu maszyny tutaj mamy taką płytkę regulacyjną i mamy dwie śrubki, jedna jest tutaj, a druga jest tutaj. Należy te śrubki poluzować. One tam mają otwory, tak zwane fasolki, i one służą właśnie do tego, żeby wyregulować ustawienie kąta 90 stopni. To jest płytka. Jeżeli ustawimy tutaj dokładnie kąt 90 stopni, to w tym momencie po maksymalnym otwarciu będzie miała, już wam zaraz powiem dokładnie, na skali macie 45 stopni plus 2 stopnie po zluzowaniu tej tej blokady. I jeżeli ustawimy kąt 90, tutaj na skali jest kąt 0, żeby było prawidłowo, to po maksymalnym otwarciu z automatu wskakuje nam 45 stopni plus te 2 stopnie. Ja sobie to wcześniej już przygotowałem. Mam tutaj kartki, które mam od dłuta.pl. Takie fajne notesiki dostałem kiedyś, jak byłem na Dremie. Też do tego się przydadzą, bo kartki to jest najlepszy sposób na to, żeby to właśnie do czegoś wykorzystać. I teraz najpierw musimy sobie zmierzyć kąt po poluzowaniu. Jeżeli mamy jakąś odchyłkę, to naprawdę nie ma co kombinować. Nie ma co kombinować z tym, żeby coś dokładać bądź ujmować, bo może nam zejść naprawdę za długo. Najlepiej, że tak powiem, zrestartować maszynę i odkręcić obydwie śrubki. Odkręcamy jedną. Niestety ja mam tutaj tylko taką na... nie mam torksa w postaci śrubokręta. Najlepszy by był śrubokręt z torksem, a nie nabity, ze względu na to, że w tym momencie tutaj nam ta tulejka przeszkadza troszkę. A drugą śrubkę, jest tutaj otwór, już wam pokazuję, tutaj jest drugi otwór, o, tu teraz widać. I tam głęboko, głęboko w środku jest ta druga śrubka. Ja się niestety jeszcze nie dorobiłem takiego ładnego śrubokręta torksowego, dlatego muszę się wspomagać w inny sposób. I otwieramy sobie tą maszynę. O, ładnie widać. Bierzemy naszego torksa i luzujemy drugą śrubę. Troszkę siły trzeba włożyć w to, ze względu na to, że one dosyć mocno są przykręcone. Ale mimo wszystko się poluzowały. I teraz, moi kochani, bierzemy te moje karteczki, które sobie tak skrzętnie naciąłem. O, tutaj jest taki ładny plac. Wkładam to tutaj do środka. Przyciskam maszyną i dokręcam. Jak już mam tutaj zblokowane blokady z jednej i z drugiej strony, to odblokowywuję guzik
maszynę do samego końca i otwieram blokadę. Ona ma dwie blokady, bo jeżeli najpierw odblokujesz maszynę i przeciągniesz, to tarcza ci się otworzy tylko w pozycji do wymiany tarczy, tutaj żeby śrubka była w okienku. Ale jeżeli zamknę i przeciągnę do końca i otworzę, to blokuje się na drugim zatrzasku i w tym momencie tarczę mamy praktycznie całą wysuniętą. I teraz należy dokonać pomiaru. Zobaczymy, czy będzie tak widać. Mój kątomierz mam ładnie wyzerowany. Jest 0,00. I teraz przykładamy do stopy i musimy trafić między zęby. Tutaj akurat nie jest na zasadzie prób i błędów. Jak widzicie, mi tutaj wyszło 89,7. Ja go tak zostawię i spróbuję teraz zblokować tą płytkę. W tym celu wracamy z powrotem do pozycji zamkniętej. I teraz do czego będzie nam potrzebny ten długi śrubokręt? Ten śrubokręt musimy włożyć, tutaj są takie dwa ząbki. Dobra, trzeba zluzować, nie, jeszcze nie. Blokady na razie zostawiamy zamknięte. Tamtą blokadę trzeba zostawić zamkniętą, a tą blokadę luzujemy. Po zluzowaniu będzie lepiej nam ruszać tą płytką. I teraz dociągamy . Powinniście widzieć dokładnie, o co chodzi. Jak przekręcam tym śrubokrętem, to ruszam tą blaszką. Ona się podnosi i opuszcza. Dajemy ją w dolne położenie. I teraz takim sposobem trzeba zrobić tak, żeby mi się żadna z płyty, ani płytka, ani maszyna nie ruszyła do góry. Oj, muszę się tu przestawić troszkę bliżej. Ona mi się jeszcze rusza tutaj, ta płytka, i teraz muszę tą płytkę dać nie do góry, tylko na sam dół i spróbować to dokręcić. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ok, jak mam przykręconą tą jedną płytkę, tą jedną śrubkę, przepraszam, to teraz luzuję sobie tą drugą blokadę, otwieram maszynę i tutaj mam drugą śrubkę, którą muszę już przykręcić w pozycji otwartej, ze względu na to, że ten Torx po prostu mi tutaj nie wchodzi. Ale nie omieszkam sobie zakupić takiego Torxa. I uwierzcie, że naprawdę trzeba to solidnie przykręcić, bo te śruby bardzo ciasno chodzą. I teraz wyciągamy te nasze karteczki.
obsuwam maszynę do zera, blokuję obydwie blokady. I robimy ponownie sprawdzenie blokady dokręcone i odwracam, nie, ciach maszyną, blokujemy sprawdzić kątomierz, jest 0. Powinno być widać, co? Nie, jeszcze raz. Troszkę ucieka. Minus tego kątomierza jest właśnie taki, że po samo zmierzenie, jak przyłożę, no to jest ok. Ale jak puszczam go, to on się potrafi przesunąć. O, znowu się przesunął. O, mamy 90 stopni. O. Tak sobie podtrzymam. Gdzieś mi tu światło jeszcze świeci. O. Teraz już nie świeci. Jeszcze raz. Dobra. Słuchajcie, maszynę mam wyregulowaną, więc ja mogę przystępować do pracy i mogę się wziąć za rozcinanie tego blatu. To, że te maszyny są takie, jakie są, nie będę wnikał w to, czy są przereklamowane, czy są nieprzereklamowane. Mówi o tym, że te maszyny też potrafią się rozregulować. Czasami trzeba je oddać do serwisu. Ja na szczęście mojej nie używam jakoś tam mega hiper dużo, bo ja nie jeżdżę po budowach, nie codziennie nie tnę. Ja jestem majsterkowiczem, więc maszyna u mnie się ma jak ponczusie w maśle. Dobra, słuchajcie, bez pitolenia, bez zbędnego ględzenia. Jeżeli się Wam podobał, jeżeli Wam pomogłem tym krótkim poradnikiem, w jaki sposób tą maszynę sobie samemu wyregulować, nie trzeba czekać, gdzieś odsyłać, bo nie tnie, bo coś tam, to chyba tańszym rozwiązaniem będzie zakup takiego śrubokręta. Śrubokręta na Torx, przypominam, T25. Jakiś kątomierz, to się Wam przyda nie tylko na raz, bo co jakiś czas te nasze maszyny trzeba sprawdzać, trzeba je zlegalizować, czy one mają te wartości, które powinny mieć. Ja mam maszynę ustawioną, ja jestem zadowolony. Ja Wam tutaj nie będę teraz już pokazywał, jak ona tnie, bo to nie na tym to polega, bo ja już sobie to przetestowałem. Ja jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy, a nie było łatwo dotrzeć do tej informacji, jeżeli nie wiesz o tym, gdzie tego szukać. Dobrze, że mam jedno oczy, które widzą słabiej, drugie, które widzą lepiej. Znalazłem, zlokalizowałem. Chciałem się z Wami podzielić tą informacją. W zamian, jeżeli Wam pomogłem, w zamian bardzo Was proszę o dwie rzeczy. Zostawcie mi komentarz pod filmem i zostawcie łapkę, jeżeli się podobało. Zapraszam również do subskrypcji, do udostępniania tego filmu na różnych grupach, jeżeli tylko możecie. No i cóż, bez pitolenia pozdrawiam Olo76. A do pytań, co tu się odpiździło tutaj, to widzieliście na początku filmu, zrobiłem ścianę, to jest uzupełnienie mojego filmu. Nie jest zrobione do góry samej ta ściana ze względów dwóch. Po pierwsze,
Po pierwsze, zabrakło mi materiału, a po drugie, prawdopodobnie tutaj powstanie półka, ale to z czasem. Dobra, nara!